To nie jest tak, że jeżeli będziemy niekonsekwentni, to dziecko będzie rozbestwione, niewychowane i w ogóle nie będzie wiedziało, co wolno, czego nie. Jesper Juhl bardzo fajnie pisze o tym, jak dużo lepiej docierają do dziecka i w ogóle działają zasady wypowiadane w sposób osobisty. Chciałabym, żebyś odłożyła buty na miejsce, a nie buty odkładamy na miejsce, ile razy mam powtarzać.